Witam Państwa serdecznie. Kolejny raz spotykamy się w takich przełomowych chwilach w naszym życiu, czy nawet w troszeczkę dłuższej skali czasu. To, w czym przyszło nam żyć, zawsze mówiono, oby przyszło nam żyć w ciekawych czasach. No i te ciekawe czasy, w których żyjemy, z jednej strony mogą się wydawać niebezpieczne dla naszego przetrwania, ale z drugiej strony są niebywałą okazją do transformacji, do wzrostu świadomości. Bardzo łatwo w tej chwili, oglądając telewizję, słuchając informacji gdzieś tam na tych głównych portalach internetowych, popaść w strach, w bezsilność, w jakiś żal do kogoś, ale także i w momencie, gdy media pokazują, że jest jakaś tam choroba, jakaś tam pandemia, której tak naprawdę nie ma, że świat się wali, że ekonomia się wali, pojawiają się takie jakby, taki jakby pojawia się ratunek dla ludzi, ale on też jest złudny. Pojawia się ratunek w formie jakichś zewnętrznych opatrzności, czyli że z zewnątrz przylecą jakieś statki, nas uratują, jakaś federacja galaktyczna, że jakiś QAnon się pojawia i coś tam mówi, że bohaterem i wyzwolicielem narodów i ludzkości jest prezydent Ameryki. I to tak naprawdę, gdy się wczujemy w swoje uczucia, to bardzo łatwo rozpoznać, że to też jest pewna droga na manowce, że to jest tylko przygotowane po to, żeby te owieczki, na których ktoś się tutaj, czyli na ludzkości, na których ktoś się tutaj pasie, które to ktoś cały czas strzyże i później, prędzej czy później prowadzi na rzeź, żeby dalej były prowadzone od owczarni czy od łąki aż do tej rzeźni, i coraz to bardziej takie wysublimowane metody prowadzenia, metody chowu, metody pasienia są stosowane. Kiedyś wystarczyły religie, potem religie i media, a teraz, gdy pojawiły się w międzyczasie poprzez internet, także media alternatywne, pojawił się wzrost świadomości u ludzkości, trzeba było po prostu ten system, zwany też Matrixem, system zniewolenia, postanowił wprowadzić takie bardzo drastyczne metody, które będą miały pewność, że te owieczki nie pouciekają z tego stada, nie pouciekają z drogi do rzeźni czy do dojarni, i dlatego postanowiono te wszystkie, plan jest taki, żeby te wszystkie owieczki gdzieś tam sprzęgnąć z jakąś taką nowoczesną technologią, która będzie mogła kontrolować, żeby owieczka za bardzo się nie oddaliła czy nie podskoczyła. I tutaj wszystkie te rozwiązania, które dają nam nadzieję i są promowane przez media klasyczne, albo w szczególności te alternatywne, które są kontrolowaną tak naprawdę opozycją i są kontrolowane przez system, dają nadzieję, ale ta nadzieja jest złudna, dlatego że rozwiązania są zewnętrzne. I system przygotował nas do rozwiązań zewnętrznych, czyli na przykład, że jeśli jesteśmy chorzy, to idziemy do lekarza, i system nauczył nas, że płacimy, dostajemy tabletkę i jakieś lekarstwo, i że to ma nas wyleczyć, tak? Jeśli potrzebujemy zrealizować swoje pragnienia, które system tak skutecznie moduluje poprzez i wpływa na te nasze pragnienia poprzez media, to po prostu rozwiązanie, mamy iść po prostu albo wziąć udział w wyścigu szczurów i jeszcze szybciej biegać, albo też pójść do banku i zaciągnąć kredyt na kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat i w
taki sposób siebie zniewolić. Więc system cały wytresował ludzi, nauczył ludzi na rozwiązania zewnętrzne. Natomiast tak naprawdę ten świat, który jest, ma troszeczkę inną naturę, troszeczkę inną rzeczywistość, jest lustrzanym odbiciem nas samych. I po prostu ten świat reaguje na to, co jest w naszym wnętrzu. Jeśli chcemy coś zmienić w tym świecie, coś, co niekoniecznie nam pasuje i chcielibyśmy poprawić jakość swojego życia, to należy pracować ze sobą. I tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś z zewnątrz przyjdzie i nam naprawi zdrowie, a my mu tylko zapłacimy, czy da nam więcej pieniędzy, czy poprawi jakość naszych relacji. To my sami wszyscy musimy zrobić ze sobą, w sobie, w swoim wnętrzu, po prostu pracując, bo wiedząc, że świat jest lustrzanym odbiciem, ten świat obserwowany naszymi oczami, smakowany naszymi ustami, ten świat doświadczany jest po prostu pochodną naszego wnętrza. Dlatego szczególnie w dzisiejszych czasach potrzebna jest ta praca z samym sobą po prostu potrzebna jest pewna alternatywna wiedza, o której nie mówią klasyczne uczelnie, nie mówią o tym klasyczne media, często też te media alternatywne gdzieś tam sprowadzają człowieka na manowce. My sami, jeśli już się wyczulimy na pewne odczucia w ciele informacji, to wiemy, że co jest dla nas dobre i co nam służy i nas wznosi, a co nas może uwikływać i degradować jakość naszego życia. Więc ja tutaj stworzyłem taką prezentację Alchemia Uczuć, która przybliża pewną, no przybliża pewne zasady, które działają, pewną mechanikę, która działa w tym naszym życiu i jak poznając te zasady, nauczyć się poruszać w tym życiu. Ja bardzo często będę się posługiwał pewnymi slajdami, wyobrażeniami, pewnymi zwrotami, które może są wam już znane z innych moich wystąpień, z innych moich prezentacji. Natomiast no, to są takie kanony, więc zaakceptujcie to, że po prostu pewne rzeczy się powtarzają, ale też, żeby dojść do mistrzostwa, czy to Bruce Lee, czy inni mistrzowie nawet w sztukach walki nie stali się mistrzami po przećwiczeniu jeden czy dwa razy pewnej techniki, tylko oni wykonywali to 100 tysięcy razy, tak? I ja pewne rzeczy, o których może już mówiłem, te rzeczy, które są kanonami, będę mówił pod różnymi kątami, o tym samym, z różnych perspektyw, z różnych kątów spojrzenia, po prostu, żeby jeśli nie z jednego kierunku, to z drugiego kierunku trafić do was, tak, żeby to zarezonowało gdzieś tam w waszym wnętrzu i żeby ten mechanizm, o którym będę mówił, żeby był uświadomiony, bo jak jest coś uświadomione, to jest też i przy wykorzystaniu tego mechanizmu, tego narzędzia świadoma kreacja, a świadoma kreacja jest to kreacja, która nas cieszy. Natomiast no, praktycznie wszyscy dzisiaj, no bo wszyscy ludzie są kreatorami swojej własnej rzeczywistości, ale w dużej mierze nieświadomymi kreatorami, a nieświadoma kreacja niestety nie cieszy, smakuje goryczą, uwikłuje w dodatkowe ciężkie energie, ciężkie relacje, daje gorzkie plony, a my tego nie chcemy. Chcemy wszyscy poprawić jakość swojego życia i jednym z elementów jest ta alchemia uczuć, o której teraz będę mówił. Przygotowałem dla was te slajdy, czyli że jakość naszych emocji może uzdrowić nasze życie. Nie tabletka od lekarza,
nie kredyt z banku, nie jeszcze szybsze bieganie wyścigu szczurów, żeby uzdrowić jakość naszego życia, to nie ktoś na zewnątrz pomoże nam uzdrowić, tylko my sami możemy to skutecznie zrobić. Najpierw sprowadźmy do pewnego wspólnego mianownika, kim my tutaj jesteśmy, zejdźmy do tego wspólnego mianownika, kim jest każdy z nas, co my tutaj robimy. Każdy z nas jest istotą duchową, która jest istotą nieumierającą i jest to istota wielowymiarowa. My tak naprawdę doświadczamy w wielu różnych płaszczyznach, w tym przejawieniu akurat tutaj na Ziemi, gdzie mamy to ciało z dołączonymi zmysłami. Natomiast w nocy już jesteśmy, gdy śpimy, w innym wymiarze, gdy sobie coś wyobrażamy, jesteśmy w innym wymiarze, w przestrzeni wariantów, w świecie, gdzie jest nieskończona ilość alternatyw i tam możemy sobie bez jakiejś ciężkiej bezwładności, jaką mamy tutaj na Ziemi, poruszać się możemy po tej przestrzeni i doświadczać także tam. Więc jesteśmy istotą wielowymiarową i jako istota duchowa, wielowymiarowa, dla doświadczeń tutaj na Ziemi jesteśmy ubrani w ciało fizyczne. To ciało fizyczne jest takim tymczasowym ubraniem, tymczasowym skafandrem, kombinezonem. Można było nazwać, że jest pojazdem do przemieszczania, że jest domem, czyli mieszkaniem naszej duszy, ale jeśli nasza dusza mieszka w takim mieszkaniu, to mieszkanie jest tak naprawdę świątynią. I dlatego także o to ciało należy dbać, należy je szanować, należy je też i akceptować z takimi cechami, jakie to ciało w tym przejawieniu posiada i nie walczyć z tymi cechami, że ktoś jest za wysoki, za niski, za gruby, za chudy, bo wszystko, z czym walczymy, to my zasilamy to, czego nie chcemy i ten problem jeszcze bardziej narasta. Więc akceptacja tego, co jest, także naszego ciała. Jeśli będziemy chcieli poprawiać jakość swojego życia, to ta akceptacja jest jednym z filarów tej poprawy jakości życia, między innymi i akceptacja swojego ciała. I do tego ciała dołączony jest pewien taki system operacyjny, który nazywa się umysł. Umożliwia on realizację funkcji ciała, smakowania smaków życia, doświadczania w tej rzeczywistości. Ten umysł jest jak system operacyjny jak Windows dla komputera na przykład. Są tam wgrane programy, te programy, które są tam wgrywane. No, ten umysł powinien nam służyć, natomiast często poprzez programy, które można by było nazwać w świecie informatyki wirusami, to są tam wgrane programy, które nie służą tej istocie duchowej i tym ubranej w to ciało, tylko służą jakimś takim zewnętrznym tworom, które żywią się energią człowieka. My później sobie dojdziemy do tego, że do takiego całkiem wspólnego mianownika, że wszystko jest jednym i my jako te najwyższe istoty duchowe stworzyliśmy sobie ducha, duszę, ciała i ciała innych istot i innych ludzi i wszystkich roślin i zwierząt i minerałów i planet i galaktyk. To wszystko to jesteśmy my sami. I już nawet jednorodna teoria pola mówi o tej jedności wszystkiego ze wszystkim. I ja docelowo będę zmierzał do tego, żeby poprawić jakość życia, naszą jakość życia, to trzeba wyjść z tej świadomości rozdzielenia, oddzielenia, że jesteśmy tylko my sami i przejść do świadomości jedności ze wszystkim. Do tego będziemy zmierzać, bo bez tej świadomości nie da się skutecznie i trwale i tak radykalnie zmienić
poprawić jakości swojego życia. Więc mamy ten umysł, który ma te zmysły i w tym ciele tutaj pojawiliśmy się po to, żeby doświadczać i smakować tego życia. Po co to ciało? Ciało służy do przemieszczania się w tej rzeczywistości, no bo mamy przecież, mamy nogi, mamy ręce, ryby mają płetwy, tak, i przemieszczamy się w tej rzeczywistości i po prostu poprzez zmysły wzroku, smaku, węchu, dotyku i słuchu doświadczamy tej, smakujemy tej trójwymiarowej rzeczywistości. Więc w takim podsumowaniu, jesteśmy nieumierającą istotą duchową, ubraną w ciało, zdolne do wyrażania emocji. W tym przypadku ludzkich emocji i do tego ciała dołączony jest umysł. Więc w tym życiu jestem ubrany w ciało, jestem otoczony innymi istotami, wchodzę z nimi w relacje i przydarzają nam się w wyniku tych relacji pewne zdarzenia. Te zdarzenia to są tak, albo są to krótkie zdarzonka, takie epizodziki w naszym życiu, albo takie dłuższe kontrakty, dłuższe umowy, gdzieś tam jakąś relację w ramach programu rodzina, czyli najpierw jesteśmy dzieckiem w stosunku do rodziców, odgrywamy program dziecko, w stosunku do dziadków odgrywamy program wnuczek czy wnuczka, w stosunku do pradziadków prawnuczek, prawnuczka, w stosunku do swojego rodzeństwa odgrywamy program brat, siostra, wchodzimy w interakcje z tymi wszystkimi ludźmi w ramach naszego programu rodzina, wchodzimy w pewne interakcje i zależności rodowe i w ramach tych pewnych predyspozycji oraz w ramach pewnych ograniczeń doświadczamy, smakujemy tego życia, wydarzają się pewne zdarzenia i te zdarzenia to nie są zdarzenia przypadkowe, wszystko jest po coś, wszystko ma jakiś cel, jakiś sens. Wiemy z fizyki kwantowej, że nie ma przypadków, że wszystko zostało wykreowane i ma jakiś swój sens i w zależności od tego, jak my w stosunku do tego zdarzenia się ustosunkujemy, to nas to zdarzenie, to wydarzenie w relacji z tymi różnymi ludźmi, ale także i zwierzętami, roślinami, minerałami, albo nas to wznosi, poprawia jakość naszego życia i smakujemy tego życia z radością, błogością, albo po prostu nas to degraduje, jeśli nie mamy tej wiedzy, jak odczytywać te zdarzenia. Po pierwsze odpowiedzialnie, że są nasze, a po drugie zawsze z takimi czterema magicznymi słowami jak akceptacja, wdzięczność, uszanowanie i bezwarunkowa, bezinteresowna miłość. O tym będziemy jeszcze sobie dalej mówić. Więc wszystko, co się przydarza, zawsze się w teraz to przydarza, wszystko ma swój sens w kwestii tego czasu, bo jest teraz, zawsze jest teraz i jest wieczne teraz, natomiast część nas, umysł, próbuje robić wszystko, żebyśmy my nigdy nie byli w teraz, żebyśmy byli albo w przeszłości i najlepiej w traumie, w rozpamiętywaniu jakiejś żali, złości, pretensji, nienawiści, w rozpamiętywaniu jakiejś traumy. Znam osoby, które do dzisiaj albo jeszcze do niedawna wspominały okupację, Syberię, stalinizm, I zamiast się cieszyć, bo zawsze są i dobre, i mniej dobre chwile, zamiast się cieszyć tym dobrym, co było, to cieszą się, skupiali swoją uwagę i inwestowali swoją uwagę i swoją energię w to, co było dla nich gorzkie, niesmaczne, więc inwestując swoją uwagę w to, czego nie chcieli,
plonem tej inwestycji było coraz więcej goryczy i ta jakość życia spadała. Ja będę troszeczkę mówił takim językiem fizyczno-ekonomicznym, dlatego że z wykształcenia jestem ekonomistą po Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja w Toruniu, a z zamiłowania jestem, można powiedzieć, że fizykiem, ale interesuje mnie tylko, czy przede wszystkim fizyka kwantowa. Więc wszystko jest naszą kreacją, nigdy w naszym życiu nie było przypadków, wszystko jest po coś. Po co tutaj przychodzimy i po co doświadczamy? Po to, żeby po prostu nauczyć się prawdziwie kochać siebie, bo tu, w tej rzeczywistości jesteśmy tylko my i wchodzimy w relacje sami ze sobą. Sami ze sobą, bo to wszystko, co nas otacza, to jesteśmy my sami, to są nasze własne emanacje. Moją emanacją są wszystkie roślinki, wszystkie zwierzęta, wszyscy ludzie, wszystko, co postrzegam, co pojawia się w moim hologramie, postrzegam swoimi zmysłami, to są wszystko moje własne emanacje. I albo mam takie skrajne wybory, dwa skrajne oraz nieskończona ilość pośrednich wyborów. W skrajnym przypadku mogę kochać siebie w sobie i we wszystkich swoich emanacjach i wtedy poprawiam jakość swojego życia, albo mogę nienawidzieć siebie w sobie i we wszystkich swoich emanacjach i wtedy bardzo mocno degraduję jakość swojego życia. I tak większość ludzi oscyluje między jedną skrajnością a drugą skrajnością. Egregory, media, Matrix robią wszystko, żeby człowiek nieświadomie wchodził w relacje z samym sobą i ze wszystkimi swoimi emanacjami, żeby był w rywalizacji, żeby był w żalu, w złości, w pretensji, w nienawiści, w walce i żeby był w takim niespełnieniu, żeby był w dualizmie, w braku zaufania, bo wtedy człowiek i jego ciało emocjonalne generuje bardzo dużo takiej energii, która człowiekowi ona nie służy, ale komuś tam gdzieś tam smakuje i po prostu ten ktoś tak naprawdę to jesteśmy także i my sami. I tutaj ważne, żeby do tych wszystkich systemów egregorycznych, o których wcześniej mówiłem i tutaj będę ciągle o tym przypominał, żeby to wszystko, co nam się wydaje, że jest dla nas zagrożeniem, ci wszyscy ludzie, jacyś tam masoni, iluminaci, jacyś tam terroryści z ISIS, czy jakiś tam Bill Gates, czy nie wiadomo kto, który tam niby opracowuje jakieś tam szczepionki, które mają nas pozatruwać, tak naprawdę to jesteśmy my sami i my mamy się nauczyć prawdziwie kochać siebie, ale także i prawdziwie nauczyć się kochać siebie w tych wszystkich swoich emanacjach, bo to jesteśmy także my sami. I dla kogoś, kto jest bardzo mocno w umyśle, to co teraz mówię, to co teraz powiedziałem, to jest istna herezja. Mi już nie zależy o to, co ludzie będą o mnie mówić, czy nadal będą moimi klientami, czy ze względu na to, co mówię, to powiedzą, że to są jakieś głupoty i nie chcą ze mną się więcej, załóżmy, zadawać. Nie dbam już bo to schodzi dla mnie na drugi plan. Są ważniejsze rzeczy. Przekazanie tej wiedzy. Wiem, że ta wiedza, jak to ziarno, nie zawsze pada na właściwy grunt. Mogą być różne reperkusje tej wiedzy, ale wiecie co? Dla mnie to też jest doświadczenie. Ja też się uczę kochać siebie także w tych ludziach, którzy nie rozumiejąc tego, co mówię, oceniają, krytykują, wyśmiewają, porównują gdzieś tam to, co mówię, czy też mnie z kimś. Mam dystans do tego, tak? Nie rusza mnie to już w ogóle. I natomiast
To są także i cały czas moje doświadczenia, więc ja też się uczę kochać siebie w sobie i we wszystkich swoich emanacjach, a te reakcje tych ludzi, którzy nie rozumieją tego, co mówię, a są takie negatywne, krytyczne, są to dla mnie doświadczenia, są to dla mnie testy. Więc przychodzimy tutaj po to, żeby prawdziwie kochać siebie w sobie i prawdziwie kochać siebie we wszystkich swoich emanacjach. Czyli kochać siebie we wszystkich istotach wokół mnie, czyli we wszystkich ludziach, we wszystkich zwierzętach, we wszystkich roślinach, we wszystkich minerałach, widzieć siebie. I gdy tak będziemy postępować, to nie będziemy robić, z nikim rywalizować, nikogo oszukiwać, z nikim nie będziemy walczyć, nikogo pomawiać, bo sami sobie krzywdy nie będziemy robić. Kochamy siebie w sobie poprzez dbanie w pierwszej kolejności o siebie, ale takie dbanie, żeby to nie było kosztem innych, bo w tej rzeczywistości, gdy świat jest naszym lustrzanym, holograficznym odbiciem, my jako obserwatorzy, ci przed lustrem jesteśmy jedyni prawdziwi. Tak? I w pierwszej kolejności należy dbać o siebie i kochać siebie, ale w taki sposób, żeby nie robić innym krzywdy. I to też nie jest łatwe, bo jest wiele takich subtelnych programów, gdzie poprzez różnoraką litość, współczucie, współodczuwanie łatwo wejść, zejść z tej czystej ścieżki miłości i wejść w takie niby coś, co jest niby nazywane miłością, i to wykorzystują egregoryczne systemy religijne po to, żeby zwieść ludzi na manowce. Jeszcze raz wrócę do tych egregorycznych systemów religijnych. To jest także nasza twórczość, to jest także nasza kreacja. Hierarchowie w tych wszystkich systemach to są także nasze własne emanacje. I tutaj test dla nas wszystkich to jest, żeby nie wygenerować żadnej złości, żadnej nienawiści, żadnej pogardy, żadnego żalu do tych ludzi, do tych istot, istnień braci i sióstr tak naprawdę. Oni odgrywają swoją rolę dla nas w naszym teście, w naszym egzaminie, jak kochamy sami siebie. Więc pewną lekcją jest też, czy potrafimy stawiać granice, czy potrafimy powiedzieć stop, gdy coś nam nie odpowiada. Gdy mówimy stop, to oznacza, że wyznaczamy granice i zatrzymujemy to, co nam nie służy. Gdy ze względu na różne programy związane z litością, programy związane z relacjami rodzinnymi, poświęcamy się, tak, dla innych ludzi, dla osób z rodziny, dla cierpiących, chorych, dla narodu, dla galaktyki, dla Ziemi, to w tym momencie, gdy my nie jesteśmy już jako ci pierwsi, najważniejsi, i nie chcę tutaj mówić o egoizmie, ale o takich zdrowych zasadach, że my jesteśmy tym głównym obserwatorem, interes tego obserwatora jest pierwotny i najważniejszy, i dopóki my będziemy dbali o interes tego istnienia, tej istoty, która stoi przed lustrem, to jest wszystko w porządku. Natomiast gdy my swoją uwagę, swoją energię będziemy inwestować w litość, w żal, złość, pretensje i będziemy to wypuszczać na zewnątrz, pogorszymy jakość swojego życia. My mamy poprawiać jakość swojego życia, my mamy żyć w dostatku, my mamy cieszyć się tym życiem, radować się tym życiem, my mamy po prostu bawić się w tym życiu. I tutaj kilka zasad będę przedstawiał, jak do tego zmierzać, jak dotrzeć do takiego stanu. I nie jest to stan, ta radość i ta zabawa, ta błogość, to nie jest miejsce gdzieś tam w świecie, że jak w Polsce nie, to gdzie, to może na Hawajach albo w Szwajcarii. To nie jest też stan konta, że jak będziemy mieli milion złotych czy 10 milionów złotych na koncie, to będziemy szczęśliwi i żyli w dostatku, czy że jak będziemy mieli u swojego boku ukochaną osobę. Nie. Ten stan nie zależy od niczego, co jest na zewnątrz. Ten stan zależy od
jak od naszego stanu wewnątrz i od jakości postrzegania tej rzeczywistości i świadomej kreacji tej rzeczywistości, albo przynajmniej, albo jeszcze lepiej od uważnej, świadomej obserwacji tej rzeczywistości, już nawet bez kreacji, czyli taki jeszcze wyższy poziom. Żeby kochać prawdziwie siebie, należy stać w swojej prawdzie, w swoich zasadach, szczerze mówić, co się czuje, co się myśli, nie ulegać presji niczyjej, presji rodziny, presji dzieci, presji pracodawcy, tego szefa czy szefowej, dbać o swoje zdrowie, o swój czas, o swoje samopoczucie. Jesteśmy jednym ze wszystkim, co nas otacza. Ja jestem innym tobą, ty jesteś innym mną. Ty i ja jednym jesteśmy. Wszystko, co mnie otacza, jest mną samym. I wszystko, co widzę, jest moim zwierciadlanym odbiciem. Wszystko, co postrzegam, jest moją emanacją. I wszyscy ludzie są moimi emanacjami, wszystkie rośliny, i wszystkie zwierzęta, wszystkie minerały, tak jak już to wcześniej dwa razy powiedziałem. Ja specjalnie z premedytacją powtarzam pewne rzeczy, które są pewnymi kanonami. Bez jakby uświadomienia sobie tych kanonów nie będzie tej trwałej poprawy jakości swojego życia. Wszyscy też ludzie są właściwie, wszyscy ludzie są dla siebie lustrami. Wszystkie istoty są tak naprawdę dla siebie lustrami, ale my najwięcej doświadczeń mamy w relacjach z innymi ludźmi i to jest, i my po prostu, ja jako lustro odbijam coś, co jest przerobione lub nieprzerobione u tych ludzi, którzy pojawiają się w moim hologramie, ale w moim hologramie, w mojej rzeczywistości tutaj na Ziemi pojawiają się inni ludzie, którzy pokazują mi, co we mnie jest przerobione albo też nieprzerobione. Mam wpływ na ilość doświadczeń, tych pozytywnych albo negatywnych, tym, co ja wysyłam do świata. Bo ten mój świat to jest moje lustro. I w moim zwierciadlanym odbiciu widzimy co we mnie uzdrowione i wszystko, co zostało jeszcze do uzdrowienia, tak jak powiedziałem. Jakość wnętrza poznajemy po owocach. Więc po moich owocach poznaję jakość mojego wnętrza. Te owoce to moje zdrowie, mój dorobek materialny, moje relacje z innymi ludźmi, mój czas wolny tylko dla mnie, moja samorealizacja oraz zbiegi okoliczności, które towarzyszą w moim życiu. Teraz pomówmy sobie troszeczkę jeszcze w tej pierwszej części, którą za chwilę skończymy, o tych moich owocach, o zdrowiu i zadajmy sobie pytanie. Czy mam zdrowie? Czy jestem zdrowy na ciele, w ciele i na umyśle? Stan mojego zdrowia oznacza prawdziwe pokochanie siebie w sobie i siebie we wszystkich swoich emanacjach. Natomiast psychosomatyka mówi o tym, że jak mnie boli wątroba, to coś tam, jak nerki, to coś innego, jak żołądek, to coś innego, jak serce i układ krążenia, to coś innego jest we mnie nieprzerobione. Także polecam tutaj całą totalną biologię, psychosomatykę, tą nową germańską medycynę. One bardzo fajnie pokazują pewne takie zależności i algorytmy, jak myślimy, czym emanujemy i jeśli jest to nieharmonijne, to co w życiu może nas spotkać, jaka dolegliwość w moim ciele. Ale wszystko zależy od mojej relacji z sobą i ze wszystkimi swoimi emanacjami. Jeśli emanuję miłością, radością, wdzięcznością, zrozumieniem i akceptacją, to moje zdrowie jest w dostatku, jest w dobrej jakości. Natomiast brak zdrowia oznacza, że prawdopodobnie mam żal do kogoś lub do siebie. Mogę mieć złość,
i wtedy też mam brak zdrowia. Gdy mam pretensje, obwiniam kogoś, emanuję pogardą, to także jest brak zdrowia. Jeśli jestem w stanie wstydu, utraty godności, poczucia winy, także wtedy tracimy zdrowie. Drugi nasz owoc to jest dorobek materialny. I zadajmy sobie tutaj pytanie, czy mam dorobek materialny taki na plus? I czy moje dotychczasowe życie spowodowało, że są owoce z mojego działania? Te owoce w formie takiego dorobku materialnego, jak nieruchomości, jak mieszkanie, dom, samochód, działka, takie owoce materialne, czy też jest brak tych owoców w sferze materialnych? Jeśli tych owoców jest brak, to prawdopodobnie gdzieś tam zaburzyłem swoją relację z ludźmi, ze swoimi emanacjami, z otoczeniem. To znaczy, że pewnie jeśli nie mam owoców, albo są one zgniłe czy pordzewiałe, to znaczy, że jest pewnie więcej wrogów niż przyjaciół. To znaczy, że pewnie więcej osób nie chce się zadawać, załóżmy, że ze mną, lub boi się mnie, lub ucieka, nie mają zaufania, tak? Bo dlatego zadajmy sobie pytanie, czy mam więcej przyjaciół, czy wrogów? Czy ludzie mnie lubią, czy mnie nienawidzą? Czy się mnie boją, czy mają do mnie zaufanie? Czy uciekają przede mną, czy lgną do mnie, tak? Czy dobrze się czują w mojej obecności, czy uciekają ode mnie? Ja widzę po swoich relacjach, jak jest, jakie są moje owoce, a wy spójrzcie, zróbcie taki audyt w swoim życiu, popatrzcie na swoje życie, tak? Czy chcecie w tym zakresie coś zmienić, czy nie. Nasze owoce to także mój czas dla mnie, na moje hobby, na moją pasję, na to, co mnie bawi, co nie jest tak do końca może takie zawodowe. Zadajmy więc sobie pytanie, czy mam w ciągu dnia swój czas tylko i wyłącznie dla siebie? Czy mam swój czas na wypoczynek? Czy mam czas na swoje hobby, na swoją pasję? I teraz w kwestii takiego ostatniego owocu w tej części, ten owoc to takie, właściwie on jest w tle, oprócz zdrowia, oprócz tych dóbr materialnych, oprócz relacji międzyludzkich, oprócz czasu dla siebie, tym tłem takim, albo czwartym owocem są zbiegi okoliczności, które można by było powiedzieć, że są przypadkowe, ale my wiemy już, że zbiegi okoliczności nie są przypadkowe, że te zbiegi okoliczności są też naszą kreacją i po jakości zbiegów okoliczności my wiemy, co mamy w sobie. Jakość zbiegów okoliczności są pochodną, są owocem naszego wewnętrznego porządku lub naszego wewnętrznego bałaganu. I tutaj na tych owocach zakończyłbym tą pierwszą część, zanim przejdę w tym następnym już odcinku do tego naszego holograficznego, lustrzanego odbicia. Dziękuję Państwu za uwagę. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny za ten czas, który sobie poświęciliście. I cóż, zapraszam do następnego odcinka. Miłego popołudnia życzę i do usłyszenia. Do zobaczenia.